Warsztaty archeologiczne to część oferty edukacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie, skierowana do dzieci i młodzieży. Mają one na celu przedstawienie pracy archeologa i ogólnie arkanów tego zawodu. Zajęcia składały się z dwóch części. W pierwszej, teoretycznej, dzieci poznały narzędzia pracy archeologa, dowiedziały się, na jakiej podstawie i skąd ma wiedzę, gdzie ma kopać, poznały różne rodzaje zabytków archeologicznych, dowiedziały się, w jaki sposób możemy określić ich wiek oraz dowiedziały się, jak tak naprawdę od praktycznej, może nie od praktycznej, bo nie mieliśmy na to czasu, ale dowiedziały się, jak wyglądają wykopaliska oraz w jaki sposób opisuje się odkopane skarby. Oczywiście teoria przeplatana była informacjami na temat wykopalisk archeologicznych oraz odkrytych zabytków na terenie Muszyny. Druga część to zajęcia praktyczne. Tak jak wspomniałem, pogoda nie dopisała, nie mogliśmy skorzystać z piaskownicy archeologicznej i przeprowadzić fachowych wykopalisk, ale dzieci i tak miały okazję wykazać się swoją inwencją twórczą, pomysłowością oraz zdolnościami manualnymi. Z przedmiotów, które ludzie pierwotni mogli znaleźć w swojej najbliższej okolicy, czyli z kamieni, patyków, czegoś na kształt i wzór sznurka, spróbowaliśmy wykonać narzędzia używane w epoce paleolitu, czyli w epoce kamienia, a mianowicie łuki, strzały do tych łuków z grotami kamiennymi, toporki kamienne, oszczepy. Inwencja oczywiście podpowiadała różne pomysły, a w nagrodę dzieci po prostu przedmioty, które wykonały własnoręcznie, mogły zabrać na pamiątkę do domu. Ponadto dzieci mogły pobawić się, jeśli można tak to powiedzieć, w designerów, czyli próbowaliśmy na swój sposób pokolorować, ozdobić szablony starożytnych naczyń, starożytnej ceramiki. Jedną z form zajęć manualnych było również składanie ze specjalnych puzli szkieletu ludzkiego oraz dokonywanie pomiarów tego szkieletu i w opisu zgodnie ze sztuką archeologiczną. Na koniec uczestnicy zajęć własnoręcznie mogli wybić pamiątkową monetę, czyli muszyńskiego dukata, czyli po prostu zobaczyć, jak to w XV-XVI wieku wybijano wówczas monety. Były to pierwsze warsztaty archeologiczne w tym roku, ale nie ostatnie. Na kolejne oczywiście serdecznie Państwa zapraszam, a o terminach i miejscu będziemy informować Państwa na bieżąco. Serdecznie zapraszamy.